Nie było za dużo sytuacji, ale nie zmienia to faktu, że nie byliśmy zaangażowani, bo byliśmy nastawieni na pewno na twardą walkę, bo przecież Śląsk to jest bardzo dobry zespół. No i nie daliśmy rady po prostu stworzyć więcej sytuacji. Gdzieś Ruben strzelił bramkę, nie wiem czy był spalony, czy nie był, ale tak jak pani mówi, nie za dużo sytuacji, no może nad tym musimy popracować. No na pewno mało. Z tej sytuacji, gdzie graliśmy już dziesiątkę, to na pewno możemy być zadowoleni, a jakby z przebiegu tych pierwszych kilkudziesięciu minut nie, bo założyliśmy sobie po prostu, że mamy wygrać to spotkanie i dopisać kolejne trzy punkty, a nie udało się dzisiaj. Czekam na kolejne mecze i po prostu musimy przeanalizować, co było źle i wyciągnąć wnioski i walczyć dalej. No, dokładnie tak, my też to głęboko wierzymy, bo póki jest piłka w grze, że tak powiem, to szanse są i po prostu możemy się skupić na ciężkich treningach i walczyć do samego końca i mam taką nadzieję, że w Krakowie poprawimy to, co było dzisiaj źle i będziemy dopisywać punkty.